zapamiętać mnie. Ostatnio byłam na drugim turnusie, teraz jestem na trzecim. Wieje strasznie wiatr, bo oczywiście jest inna pogoda, nie zmieniła się. No i użyłam sobie lód do lodówki, teraz jest chłodna taka woda, więc ona jest bardzo zdrowa, polecam ją pić. No i moje koleżanki z tamtego turnusu już są w domu, no a ja z nowymi. No, tak to jest. Najpierw przyjeżdżają, potem odjeżdżają i płakanie, i płakanie. No. A ten. Ciekawe, jak tam u was jest pogoda, bo u mnie jest na razie w porządku ta pogoda. Ale wieje bardzo silny wiatr. I ostatnio się przedwczoraj była taka burza, że aż ta burza zrobiła taki bałagan, spadło drzewo. Tak się przestraszyłam, że aż musiałam aż płakałam ze strachu. Potem jak przyszliśmy do pokoju, to piorun czasnął tutaj. Tu akurat czasnął piorun. No, czasnął piorun. No ja musiałam właśnie ten zakryć uszy, żeby nie słyszeć. A jednak nie. Nie zatknęłam. No i akurat usłyszałam ten piorun i tak się rozpłakałam, że dziewczyny musiały mnie uspokajać. No. Więc nie radzę wam wychodzić na dwór w takiej burzy silnej. Jak będziecie się bać, to zróbcie tak, że zatknijcie uszy. O tak. Nie będziecie nic słyszeć i zamknijcie oczy. Dobrze wam radzę. To pa! A kochani.